wszystkich. Znajdujemy się prawie na dworcu głównym w Rzeszowie. Teraz jesteśmy na jego części wschodniej. Obecnie trwają prace modernizacyjne koncentrujące się na drugiej krawędzi peronu pierwszego i na peronie drugim, które mają być wkrótce oddane do użytku. Równolegle trwają prace nad podziemnym przejściem pod peronami od strony placu przed dworcem i od strony północnej, czyli od ulicy Kochanowskiego. We wschodniej części dworca, tak jak tutaj, gdzie jesteśmy, w kierunku szlaku wylotowego na Przemyśl, kontynuowane są roboty przy wiadukcie nad ulicą Batorego. Jeden wiadukt na ulicą Batorego jest już praktycznie gotowy. Trwają tylko prace nad zachowaniem właściwej struktury torowiska. Teraz udamy się na dworzec główny, ale wcześniej jeszcze zobaczymy sobie, jak jest rozsypywany wzdłuż torowiska tłuczeń.
To, co widzieliśmy przed chwilą, to było właśnie rozsypywanie żwiru i tłucznia ze specjalnych wagonów, które fachowo nazywają się hopper dozator. Dozator jest to specjalnie urządzenie dozujące, które pozwala równomiernie rozłożyć rozsypywany materiał sypki wzdłuż torowiska. Thank you.
Przepraszam, trzecim od strony zachodniej.
sprawa, bo to jest pociągu godzina 12.18. A specjalnie na życzenie jednego widza zobaczymy jeszcze sobie perony w oświetleniu nocnym. Kanał kolejowy Mirmur 2. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Cześć.